Witamy Państwa na premierowej prezentacji efektów projektu Ekipa Asnyka. Tutaj są ze mną wszystkie cztery, a właściwie brakuje jeszcze jednej osoby, o tym za chwilę powiemy, które są odpowiedzialne za realizację tego projektu. A zatem przedstawiam. Tomasz Chlebba, prezes Fundacji Nasza Historia. Dzień dobry. Tomasz Broda, artysta plasty, karykaturzysta. Dzień dobry. Arkadiusz Błaszczyk, kierownik Biblioteki Głównej Biblioteki w Kaliszu. Dzień dobry. I moja skromna osoba, Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Drodzy Państwo, za chwilę z tej naszej rozmowy wyniknie, kto co tak naprawdę zrobił w tym projekcie. Powinienem przypomnieć, czy przedstawić Państwu jakby początki tego projektu. To taki efekt mojego spotkania z panem Tomaszem Chlebbą, by po prostu coś zrobić, oczywiście jak zwykle zrobić coś fajnego dla Kalisza, coś dla promocji historii bądź kultury tego miasta. Ponieważ biblioteka nie mogła tego zrobić, a fundacja tym bardziej, Fundacja właśnie mogła zrobić, więc przygotowała taki projekt, który mogła złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Kulturalne Ikony Regionu. I tak w efekcie rozmowy stwierdziliśmy, że chcielibyśmy stworzyć nowe portrety kaliskich pisarzy. Panie Tomaszu, proszę przypomnieć nam tok myślenia, w jaki sposób zastanawialiśmy się nad tym, jak powinny wyglądać te portrety, nowe portrety kaliskich pisarzy. Przyznam, że pomysł, z którym się spotkaliśmy, który jak gdyby wywołał nasze spotkanie, jedno z wielu, na tyle mnie zainteresował, jako że wpisuje się też w ideę mojej fundacji, jako której celem między innymi jest popularyzacja historii regionalnej wśród młodzieży i osób dorosłych, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. No więc postanowiliśmy, czy też ja postanowiłem złożyć właśnie na konkurs w Urzędzie Marszałkowskim projekt związany z tą nietuzinkową promocją pisarzy związanych zarówno z Kaliszem, jak i regionem. Pomysł polegał na stworzeniu takich portretów ręką pana Tomka Brody w bardzo ciekawej formie, jak już właśnie taką też ma zdolność pan Tomasz. Biogramów tychże pisarzy. Wybraliśmy sobie pierwotnie 20, no ale w związku z tym, że dotacja została bardzo obcięta, skupiliśmy się na 5. Wśród nich to jest Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Maria Dąbrowska, Eligiusz Porwalczak, czy też Arkadiusz Pacholski. Do każdego tego twórcy właśnie pan Tomasz Broda skomponował ten artystyczny portret, który został okraszony literackim programem napisanym współczesnym językiem, przemawiającym przede wszystkim do młodych osób. I od razu dodajmy właśnie, że te biogramy tworzyła Magda Piekarska, która nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu. Znakomita dziennikarka, recenzentka teatralna, autorka wielu wywiadów z artystami, która niestety prowadzi w tym momencie zajęcia ze studentami. Serdecznie ją pozdrawiamy. No i o tych biogramach za chwilę w jej imieniu opowie Tomasz. Tak, grupą docelową tego projektu są przede wszystkim młodzi ludzie, do których właśnie przemawia ta awangardowa forma plastyczna i zredagowany w atrakcyjnej formie tekst. Kolejną grupą użytkowników, do których chcemy dotrzeć z tym projektem, to są nauczyciele, dla których wystawa oraz strona internetowa będą niewątpliwie pomocą i inspiracją w ich pracy. Natomiast pozostałymi jak gdyby beneficjentami tego projektu są wszyscy Kaliszanie, a także przyjezdni turyści, którzy będą mogli zapoznać się z tą wystawą, którą też niedługo będziemy eksponować w przestrzeni miasta. Także szerokie spektrum grupy docelowej osób, do których jest ten projekt skierowany. I ten sposób zaspokajania potrzeb grupy docelowej, zwłaszcza właśnie ludzi młodych, nie mających świadomości, jak bujne było i jest życie literackie miasta. Wielu z nich nie zna nazwisk regionalnych pisarzy i poetów oraz ich dzieł, zwłaszcza tych spoza szkolnego kanonu lektur. Z
kolei nazwiska uznanych i głośnych na całą Polskę twórców związanych z Kaliszem, czyli Adama Asnyka, Marii Konopnickiej czy też Marii Dąbrowskiej, kojarzą im się przede wszystkim z nudnymi lekturami szkolnymi. W programach szkolnych, w tak zwanych ścieżkach lokalnych czy też lokalnych, regionalnych dotyczące literatury są rzadko realizowane, a nauczyciele muszą szukać materiałów, inspiracji na własną rękę. Dlatego... Ja powiem szczerze, panie Tomaszu, że bardzo żałuję, że się nie udało tego projektu zrealizować w całości, to znaczy w takim pierwotnym kształcie, kiedy zawierał on 20 nazwisk kaliskich pisarzy, bo moglibyśmy wtedy spopularyzować rzeczywiście tych, którzy są zapomnieni, albo tych, którzy wciąż są aktywni. To byłoby też interesujące właśnie, zdejść karykaturę z osobami jeszcze aktywnymi artystycznie. No, ale mam nadzieję, że ten projekt jest rozwojowy, że to jest początek i że wrócimy jeszcze do stworzenia kolejnych portretów. Tak, też mam taką nadzieję. No to jest jak gdyby pierwszy etap, tak go możemy określić i myślę, że kolejne też będziemy realizować i może też właśnie za pomocą Urzędu Marszałkowskiego, czyli za wsparciem ich finansowym. Myślę, że no, nie możemy powiedzieć, że bardzo się długo zastanawialiśmy, kto te portrety może stworzyć. To mógł być tylko Tomasz Broda. Co prawda witamy się go z Wrocławia. Ja przy okazji powinienem powiedzieć, dlaczego w ogóle spotkamy się online, dlatego że jesteśmy troszkę porozjeżdżani po Polsce i właśnie pan Tomasz Chlebba wita się z Gdyni, natomiast Tomasz Broda z Wrocławia. Ale Tomasz Broda jest kaliszaninem, więc wiedzieliśmy, że po pierwsze na pewno ma serce do kaliskich pisarzy i zechce to zrobić. A po drugie, no tak naprawdę to jest wzbogacenie jego kolekcji już istniejącej portretów pisarzy, takiej wyjątkowej kolekcji, którą też prezentowaliśmy w Kaliszu. W ogóle cała ta przygoda z pisarzami kaliskimi rozpoczęła się od wystawy, która została otwarta rok temu przed biblioteką imienia Adama Asnyka w Kaliszu. To jest biblioteka na osiedlu, na którym przez wiele lat mieszkałem. No i po tej wystawie Robert zwrócił się do mnie z propozycją stworzenia takiej serii portretów kaliskich pisarzy. Skończyło się to, może nie skończyło, ale na razie mamy 5 portretów, może będzie więcej. Bardzo się ucieszyłem z tego zadania, bo to o wiele trudniej jest przybliżyć odbiorcom postaci pisarzy lokalnych. Niż tak, bo to myślę, że tak naprawdę, znaczy może poza Asnykiem, Konopnicką czy Dąbrowską, no to są twarze dość popularyzowane, tak, ale no, Arkadiusz Pacholski czy Eliusz Korwalczak tym bardziej, no to są twarze, które ludzie mogą nie pamiętać, tak, i teraz znaleźć jakąś formę karykaturalną, która odwołuje się do rzeczywistego wyglądu, a jeszcze jest kwestia tak naprawdę, bo twoje potety są pod tym względem też niezwykłe, że ujmujesz w nich no, pewien element charakterystyczności z twórczości danego pisarza. W ogóle karykatura, satyra, element humoru w przekazie wizualnym zawsze podnoszą jakość tego przekazu, zawsze podnoszą jego atrakcyjność i przyczyniają się do tego, że ten przekaz przyjmujemy emocjonalnie, dlatego on jest bardziej skuteczny. No, tego uczą w szkołach projektowania, w szkołach sztuk wizualnych, że ten element humoru i ten element emocji zawsze przyczynia się do tego, że ten przekaz jest bardziej skuteczny, że on dociera do odbiorcy w sposób o wiele bardziej intensywny niż ten przekaz pozbawiony tego elementu. Ja pamiętam, że chyba 10 lat temu znalazłem się na stacji metra lotnisko w Lizbonie i pędziliśmy z żoną do samolotu, ale ja się zatrzymałem, bo zobaczyłem na tej stacji ogromne portrety ludzi kultury Lizbony. Zacząłem je fotografować, bo to było coś nieprawdopodobnie pięknego. Żona mnie poganiała, bo zostało nam już dosłownie parę minut. Ja sobie wymarzyłem, że coś takiego chciałbym stworzyć w Polsce, może we Wrocławiu, może gdzie indziej, bo to była bardzo
skuteczna informacja o życiu kulturalnym miasta, która dociera do turysty, który wysiada na lotnisku, przesiada się na stację metra i na tej stacji ogląda sobie portrety takie na kaflach, bo to jest element kultury narodowej Portugalii, Hiszpanii, takie malarstwo na kaflach. Fantastyczna informacja o życiu kulturalnym miasta. Przezabawne, świetne portrety, każdy w wielkości kilku metrów, także ogromne to, one atakowały odbiorcę, dominowały właściwie w całej tej przestrzeni metra. No i tak sobie wyobrażam, że właśnie trzeba docierać do odbiorcy w przestrzeni publicznej, trzeba wymyślać jakieś sposoby, żeby i przez internet, ale też właśnie w przestrzeni publicznej takie wizerunki się pojawiały. A teksty również zawierają element humoru, tak jak powiedziałem, no to element humoru powoduje, że przekaz jest bardziej atrakcyjny, że łatwiej zapamiętujemy informacje, jeśli towarzyszy jej anegdota. Nowoczesne podręczniki do nauki czegokolwiek właśnie starają się wprowadzić ten element narracji, element anegdoty, bo wtedy no, uruchamiają się jakieś dodatkowe obszary w mózgu, to jest naukowo udowodnione, że wtedy informacja zostaje przez nas łatwiej zapamiętana. Ja myślę, że tutaj mieście łatwe zadanie, ale też bardzo zróżnicowane. Piątka artystów, ale bardzo, bardzo różnych, zupełnie podejmujące jakby zupełnie inne te tematy i też jakby no, osobowościowo też bardzo różni. No może Maria Konopnicka z Marią Dąbrowską gdzieś tu może bliżej, ale Adam Asnek, autor sonetów filozoficznych, tak? Eliusz Korwalczak, autor baśni i legend kaliskich, Arkadiusz Pacholski, autor esejów, tak? Także to jest bardzo niezwykła piątka. Tak, bardzo ciekawe postacie wszystkie, no, takie, no, teraz się proszę o to, żeby je promować i żeby się nimi chwalił Kalisz, żeby je gdzieś tam, no pamiętam, że jak zmarł Arkadiusz Pacholski, no to było niedawno, no to towarzyszyły temu takie komentarze, że jeden z wybitniejszych polskich eseistów. Tym bardziej cieszę się, że możemy w tym momencie Arkadiusza Pacholskiego także postawić obok wielkich kaliskich pisarzy, których nazwiska najczęściej są wymawiane i pojawiają się już częściej jednak na lekcjach języka polskiego. Teraz powinniśmy powiedzieć też o sposobach jakby pokazywania tego projektu, czy efektów tego projektu. Jednym z nich jest strona www, za którą odpowiedzialny był Arkadiusz Błaszczyk. Na stronę www będziemy mogli się przenieść, korzystając z kodu QR. Już od pewnego czasu również w projektach realizowanych z Fundacją Nasza Historia umieszczamy kody QR na plakatach, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, po to, żeby odbiorca mógł zobaczyć, mógł wejść głębiej w wystawę. Nie tylko zobaczyć to, co jest prezentowane w przestrzeni, ale jeżeli będzie miał taką ochotę obejrzeć więcej informacji, więcej tutaj w tym przypadku tego projektu również więcej zabawy, dlatego że przenosząc się na stronę www można przeczytać, co sami pisarze mówią o sobie, czyli tym językiem humorystycznym oddajemy im głos. Oni mówią swoim głosem, każdy trochę innym, każdy z osobna, mówią współcześnie, ale na stronie również będą informacje bardziej biograficzne, bardziej encyklopedyczne, jak również zdjęcia pisarzy, żeby można było porównać, czy artysta wiernie odtworzył, czy te portrety zgadzają się z tym, jak naprawdę nasza piątka wspaniałych wyglądała. Są też chyba zdjęcia miejsc tych związanych z naszymi pisarzami, miejsc z Kalisza i okolic Kalisza. Tak, to będą informacje, które pomogą nauczycielom, ewentualnie pasjonatom historii, którzy będą chcieli zobaczyć, wejść w głębiej interakcję z wystawą i zobaczyć, dowiedzieć się czegoś więcej o pisarzach.
Więc podkreślmy jeszcze, że plakaty takie wielkoformatowe pojawią się na City Lightach, czyli na kaliskich przystankach autobusowych. Tam prezentujemy właśnie takie duże formaty i tam będzie można obejrzeć te portrety w przestrzeni miasta. Tam na tych plakatach są kody QR, które łączą z zakładką strony biblioteki i jest opis całego projektu. Są biogramy pióra Magdy Piekarskiej, są portrety właśnie Tomasza Brody i są przede wszystkim właśnie te biogramy humorystyczne, ale jednocześnie właśnie dodatkowe informacje, zdjęcia, jeżeli ktoś jest mocniej zainteresowany w tym momencie, to może w jednym miejscu jakby zdobyć znacznie więcej informacji. Na tym nam zależało. Jednocześnie jest to gotowy materiał, który mogą wykorzystać poloniści, ale my jako biblioteka także oferujemy lekcje biblioteczne już w oparciu o efekty tego projektu. Prowadzi je w tym momencie Monika Sobczak-Waś. Moi drodzy, ja myślę, że powinniśmy być ogromnie zadowoleni z tego projektu. Niech żyjemy my wszyscy, hura. Dokładnie. I pomysłodawcy. Także niechaj ten projekt żyje, niechaj w tej chwili, mam nadzieję, wdziera się w świadomość młodych, nie tylko Kaliszan. No i ja trzymam kciuki za to, żebyśmy mogli spotkać się raz jeszcze nad kontynuacją, nad tym, aby mogły powstać kolejne projekty kaliskich pisarzy. Pięknie dziękuję. Tomasz Leba, Tomasz Broda, Arkadiusz Płaszczyk. Do zobaczenia.